A teraz zobaczmy Marvin Ego. Uwaga, niebezpiecznie! Ależ był blisko Erik Jirka. Oj, stanęły serca kibicom Legii Warszawa. To jest sytuacja, która się nie powinna zdarzyć. Jak zwykle nie powinno się zdarzyć, ale się zdarzyła. I tutaj trener Klafurisz mówił o tym, że to nie wahadłowi są winni, a okazało się, że po raz kolejny Szymański był spóźniony. Jeden zawodnik kapitalnie. Ładnie Andrzej Kalec. Jirka pokazywał się z prawej strony, ale piłka powędrowała do środka. Malarz! Kapitalna interwencja Arka. Kapitalna interwencja Arka Malarza. Panowie, no mieliśmy drugą sytuację. W tym sezonie czeka na swoje pierwsze trafienie. No i był bardzo bliski tego, żeby premierową bramkę w tegorocznych rozgrywkach. Kalitos, ten zwód mu nie wyszedł. Widzieliśmy, że chciał próbował dryblingu. Ale a mamy rzut rożny. I jeszcze raz Sebastian Szymański, tym razem ze stałego fragmentu. Podbiegł bliżej Krzysztof Mączyński, ale nie do niego zagrywana piłka. Carlitos na bramkę. Przez chwilę, kilkadziesiąt sekund, być może trochę więcej. Legia musi grać w dziesiątkę. Tutaj Jirka, jest także Rada. Ładnie Jirka zrobił sobie trochę wolnego miejsca. Czterech legionistów wraca się w linii do bramki Arkadiusza Malarza. Jirka do Grendela. Grendel! 1-0 dla Spartaka Trnawa. Niestety w tym pechowym momencie, gdy Legia grała w osłabieniu. Widziałem, chciałem powiedzieć, że no zbyt dużo miejsca jest w środkowej strefie boiska. Natomiast jeśli jest kontuzja, to zawodnik powinien wchodzić od razu. No, szczególnie w takim spotkaniu. Długo się troszeczkę to wszystko trwało. No i mamy stratę bramki, ale kapitalna akcja przede wszystkim Jirki, który założył tak zwaną siatnię, wyprowadził piłkę przez 30-40 metrów. Ale ta środkowa linia jednak no, powinna być bardziej agresywna. Chciałem to właśnie powiedzieć, że ta druga linia warszawskiej Legii nie jest agresywna w odbiorze. Czyli trzeba podjąć walkę. Widzimy, że drużyna Spartaka Trnawa, oni tu przyjechali walczyć. Samymi umiejętnościami meczu się nie wygra. I do tego musi dążyć też zespół warszawskiej Legii. Carlitos, rzut wolny, uwaga! Jest! Nie ma gola. Nie ma. Ego wybił tą piłkę. To był Ego, pachniało golem samobójczym. Tutaj dobrze wyskakuje do piłki. Całą drużyną broni Spartak przestaje w momentach gry. 11 zawodników w własnym polu karnym. Jeszcze jeden rzut rożny dla legionistów, teraz Kudy! Kapitalna interwencja, tu Astis zamknął akcję. To już był lepiej rozegrany rzut rożny. Wiary i przede wszystkim we własne umiejętności to, że możemy to spotkanie wygrać. Legia musi zagrać troszeczkę szybciej, żeby wejść przede wszystkim presję na środkowej linii Spartaka Trnawa, bo tu to jest klucz do zwycięstwa. A tutaj z jaką swobodą gra Erik Jirka. Widzimy, jak on to robi, jak po raz kolejny bezproblemowo atakuje. Po raz kolejny przebieg z piłką przez prawie pół boiska i nikt nie potrafił go zatrzymać. To jest problem drugiej linii warszawskiej Legii. Przegonił Carlitosa. Minął także Chlążka. Pozwolili mu na strzał. Następnie środkowi obrońcy Legii Warszawa. No i na szczęście, który raz już powtarzamy ten zwrot, nie był to tak precyzyjny strzał jak ten Grendela. Wyprzedzony w łatwy sposób Carlitos. Ale no, to jest tak prosta gra, że jest tak przewidywalna, że myślę, że tutaj każdy by to zauważył. Piłka minęła, Astiza, Jirka! Strzał sytuacyjny, czujny! Arkadiusz Malarz. No i jeszcze będą mieli szansę na zdobycie drugiej bramki w ostatnich sekundach. W tym momencie jeszcze raz spróbuję. Nie, jednak Carlos Lopez prosto w ręce Martina Chudego. Decyzyjne, ale niezbyt mocne. Możemy je odnotować jako drugi celny strzał Legii w tym spotkaniu. W ofensywnej wrócili gracze Legii. Marko Weszewicz, były zawodnik Rijeki. Do Carlitosa nad bramką. To była taka sytuacja, jakie lubi Carlos Lopez. Szybkie przyjęcie, świetna bramka. Tego powinien szukać Carlitos. Szczególnie ten zawodnik powinien grać twarzą do bramki, a nie plecami. Mamy zmianę. No i jest Mirosław Radowicz. On musiał się pojawić na boisku prędzej niż później. Moment, w którym
goście całą drużyną już przemieścili się na boisko Legii. No, to była ciekawa próba Martina Tota. Rzadko teraz atakują, więc spróbowali strzału z dystansu. No, po raz kolejny nikt nie wychodzi do zawodnika z piłką. Nikt nie atakuje zawodnika z piłką. Ten oddaje sobie strzał z 35 metra. Bastiana Szymańskiego, zatem Karmitos z narożnika. Udało się oddać strzał Wieteska. Taki asist to nie jest jakiś typ szybkościowca. Karmitos, uwaga, minął Godala. W końcu to się udało. Jest Jose Kante, Kante! Tam już na czworaka, wciągując się właściwie w pole bramkowe. Ale gole jak nie było, tak nie ma. Twarzą do bramki przeciwnika, kiedy ma obrońcę przed sobą, pokazuje, że potrafi minąć jednego, dwóch przeciwników. Dlatego powinien takich akcji szukać. Powinien wychodzić troszeczkę z pola karnego, oderwać się od tego środkowego obrońcy, od Godala. Nie być cały czas z nim. Mirosław Radović w sposób indywidualny. Wiele problemów na boisku potrafi rozwiązać. Niezłe zagranie. No, Jirka! Ważna według mnie offside. Według mnie offside. Być może zobaczymy powtórkę, ale sędzia asystent stoi wzruszony. Odbijali się od Europy piłkarze Spartaka Trnawa w momencie, gdy już trafiali na drużyny rozpoznawalne, kojarzone, a teraz stoją przed szansą na zdobycie drugiej bramki. Ego wdarł się w pole karne, uwaga! Ale wcześniej chyba był gwizdek sędziego. No całe szczęście, że Ego tej bramki nie zakończył. To jest niecelny, piłka, niecelny to był strzał. Niecelny strzał. Co też zrobił w tej sytuacji Marvin Ego, który najpierw jak dzieci na treningu ograł obrońców Legii z Inakim Astizem na czele, a potem w równie dziecinny sposób nie trafił do bramki Arkadiusza Malarza. Po raz kolejny nie ma wsparcia w kolegach, nie ma wzajemnej asekuracji. Zobaczmy Chlouska, zobaczmy Wieteskę. No nie, no to co zrobił Ego, nie strzelając bramki, to byłoby 2-0 i byłoby naprawdę bardzo, bardzo ciężko Legii już. Cafu, czy będzie strzał na bramkę Cafu? Brawo za decyzję. Tak, wówczas szybko zgasły marzenia o powrocie do Ligi Mistrzów. Wlasko, uwaga, niestety to się stało. Jest 2-0 dla Spartaka Trnawa. Mówiłem o tym, że on wchodzi żeby strzelać gole, ale on właśnie po to wszedł. Doliczony czas gry. Legia traci drugą bramkę. Błąd Inakiego od piłki w kontakt, lekki kontakt z Wlasko. Przewrócił się na plecy, tu mają zawodnicy Legii, mają pretensje o to, że był faul. Sędzia puścił. Tak, no widzimy to. Kapitalny przelobował Arka Malarza, który nie spodziewał się, że dotknął tej rękoma, jednak był odepchnął, kontakt. Odepchnął Astiza. Co na to sędzia? Pokazuje żółtą kartkę Mirosławowi Radovićowi, który w sposób najgłośniejszy zgłaszał pretensje.